Ja też tak myślałem, że może w młodych będzie siła, nie? Że oni coś zmienią na świecie. Niestety nie. Przejebani są. I ja to mówię w ogóle z perspektywy ojca, nie? Bo ja widzę, że my po prostu dużo takich błędów wychowawczych robimy jako rodzice, nie? Bo kiedyś, na przykład za moich czasów było tak, że nie było takiej, że tam nagrody, nie? Tylko chyba nie zjesz obiadu, nie będzie bajki, nie? A teraz jest zjesz obiadek, to będzie bajka. To jest według mnie totalnie bez sensu i to w ogóle się przenosi wszędzie, nawet na teleturnieje w telewizji, że teraz nie wiem, czy są zawsze nagrody pocieszenia, że ten prowadzący jest jakby tak po stronie tego gracza. To jest bez sensu, to jest nieciekawe, że na przykład przegra tam w kole fortuny, o masz kurwa słodycze, no nagroda pocieszenia, czyli co nie zrobi i tak coś dostanie. A jak była koło fortuny, jak był Pijanowski, no to on był najlepszy, bo on, wiecie, Janusz zbierał tam, cały w ogóle program zbierał jakieś, kurwa, sztućce, pieniądze, nagle bankrut w ostatnim kręceniu i on się autentycznie cieszył, Pijanowski. No bankrut, Janusz! Wypierdalaj, koniec, nic nie ma. Wiem, że tutaj nie ma, że w politykę, żeby nie wchodzić, ale ja, szczerze mówiąc, jak osobiście, to ja pokładam nadzieję, no, ufam w tego Czarnka. Się śmiejesz, kurwa, do szkoły pójdziesz, zobaczysz. W każdym razie... Nie, bo słuchajcie, bo on bardzo fajną rzecz powiedział, bo to chodzi o to, że on powiedział, że on nie pozwoli, żeby do polskich domów weszło LGBT, pedofilia, pederaści. Także wiecie, kolędy w tym roku nie będzie. Jest pandemia, zmiany klimatyczne, wiem, właśnie inflacja, Afganistan, Karolak w Opolu. No jest przejebane, nie? Ekologia, bo nie wiem, czy teraz się orientujecie, że te lasy wycinają. Moim zdaniem te lasy wycinają, źle to robią, za wolno. Bo moim zdaniem w sumie z mojej perspektywy drzewa są zupełnie niepotrzebne. Wręcz przeciwnie, szkodzą. Gdyby na przykład wyciąć wszystkie drzewa w Warszawie, byłoby dużo więcej miejsc parkingowych, nie? Nie wiem, czy wiecie, ale to są dane takie no, naukowe, że po prostu samochód, który krąży tutaj po centrum, żeby zaparkować, to musiał być po prostu las tropikalny, żeby to potem ten... Czyli bez sensu są te drzewa. Oni tłumaczą, żeby, kurwa, dzieci poszły na spacer do lasu. Przecież tam nie ma zasięgu, także... Snud dziewiczych nie byłem jakoś taki specjalnie dobry. W podstawówce mogę powiedzieć, że no nie zaliczyłbym. W liceum może, też nie byłem jakby taki dobry. Na studniówce tam może coś, ale to poprawkę miałem. Jest taki program, że generalnie chodzi o to, że to było i w Warszawie, i w Dublinie. Taki wiecie, chodzi o to, że zamykają ludzi w domu. Oni się tam, no, najebani są generalnie. Idą potem na imprezę najebani, ruchają się z kim popadnie. Wracają do tego domu. Znowu chlają, biją się między sobą i następnego dnia znowu najebani, ruchanie. Takie fajne takie walory, taka no nie wiem, no wychowanie, przystosowanie do życia w rodzinie, nie? Ale to w ogóle też z perspektywy ojca dla mnie, to jest niesamowite, jak się muszą czuć, jak dumni muszą być rodzice tych uczestników. Ja po prostu sobie to nie wiem, ja się teraz wzruszam, jak o tym myślę, nie? Że siedzi ta, wiesz, matka z ojcem i zobacz, jak nasza Kasia ciągnie pałę. Jest, widzisz, w telewizji jest po prostu, zobacz jak świetnie, no, widzisz, ojciec, cała matka, no.